Tytuł kursu: Zaprawy i mieszanki betonowe. Moduł: Projektowanie zapraw i mieszanek betonowych. Temat: Metoda trzech równań stosowana do projektowania mieszanki betonowej. Klasyczna metoda trzech równań oparta jest na założeniu, iż beton jest materiałem trójskładnikowym składającym się z cementu, kruszywa i wody. Zawartości poszczególnych składników wyraża się w kilogramach na metr sześcienny. Podstawowymi wymaganiami stawianymi przed projektowaną mieszanką jest uzyskanie przez nią odpowiedniej konsystencji oraz pełnej szczelności po zagęszczeniu. Omawiana metoda trzech równań wykorzystuje trzy warunki, którymi są: warunek wytrzymałości, warunek konsystencji, warunek szczelności. Podczas projektowania wytrzymałość na ściskanie mieszanki betonowej należy określić, obliczając ją ze wzorów Ferreta i Bolomeja. Do obliczeń należy przyjąć, że ilość powietrza zawartej w mieszance wynosi 0, gdy w praktyce mieści się w przedziale 2-4%. Należy pamiętać, iż im większa zawartość wody, tym bardziej płynna jest mieszanka betonowa i tym łatwiej jest ją zagęścić w formie. Na stopień ciekłości mieszanki ma również wpływ ilość cementu, jego powierzchnia właściwa oraz kruszywo i jego właściwości. Podany wzór określa, jak oblicza się warunek wytrzymałości. Do obliczeń należy przyjąć, że ilość powietrza zawartego w mieszance wynosi 0, gdy w praktyce mieści się w przedziale 2-4%. Aby obliczyć wodorządność kruszywa, należy zastosować metodę doświadczalną do uzyskania pożądanej konsystencji dla próbnych zarobów danej mieszanki, a następnie skorzystać z podanego wzoru. Warunek szczelności obliczamy z podanego wzoru, w którym P0 – gęstość objętościowa badanej mieszanki, a PB – gęstość mieszanki betonowej. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.